Czy Państwo czekają na taką grę Armored Core 6? Pyres of Rubicon to jest od From Software. To są ci sami ludzie, którzy są odpowiedzialni za Dark Souls, którzy są odpowiedzialni za Elden Ring, więc ekipa znana i renomowana. Armored Core nigdy nie było chyba grą Dark Soulsową, czyli to nie ten poziom trudności, ale tak czy inaczej jest to ich najnowsza produkcja i wydaje się, że premiera będzie szybciej niż moglibyśmy się wszyscy spodziewać, no bo przecież całkiem niedawno wydali Elden Ringa. Pojawił się gameplay wczoraj i z tego co widziałem na YouTubie, to ludzie bardzo chwalą, że to coś jest niezwykłego i niesamowitego. Ja jeszcze nie miałem okazji obejrzeć, no zobaczymy, czy to jest niesamowite i niezwykłe. No nie? 3 minuty 12 sekund. To jest na oficjalnym kanale Bandai Namco. 4,2 tysiące lajków, 70 tysięcy wyświetleń. No to na pewno nie jest taki tytuł jak Elden Ring, który tak by bardzo mocno ludzi interesował, ale pewnie warto obejrzeć, tak czy siak. Tam historia sprowadza się do tego, że poszukuje się jakiejś takiej substancji, która potrafi, ja wiem, dużo energii można z niej pozyskać, nie? Coś w rodzaju paliwa. Ale ta substancja niewłaściwie odpalona chyba spaliła pół galaktyki czy coś takiego. Nie wiem dokładnie. Tak tylko opowiadam. To jest gameplay? Wygląda jak cinematic. Na karmogień. Ciekawe, na jakim silniku to robią? Na tym samym co Eldena? No właśnie. To płonące niebo to jest właśnie ta substancja. Augmented human C4621 has awakened. Kurde, to może być niezła rzecz. No, Elden im wyszedł nie najgorzej, nie? Ja tam lubię mechy. Cholera, dużo zamieszania, w zasadzie nie wiadomo o co chodzi. To myślicie, że to może być Dark Soulsowy gameplay? Nie z taką ilością karabinów i rakiet, nie? I faktycznie nie wygląda to jakoś super nowocześnie, ale może dzięki temu optymalizacja będzie dobra. Jezus. Głośne. Titanfall 2 graficznie chyba robił lepsze wrażenie, ale to przecież nie chodzi o grafikę, nie? Strasznie dużo napierdzielanki ostrej. Myślicie, że będzie jakaś historia tutaj? Nie wiem jak wy, ale ja głuchnę tutaj. Ale sam sobie ustawiłem głośność, teraz muszę cierpieć. Pyres of Rubicon. Premiera, proszę Państwa, 23 sierpnia, więc odbędzie się to lada moment i jeszcze odbędzie się w czasie wakacji, co jest ciekawym manewrem. W sierpniu i w lipcu za dużo rzeczy nie wychodzi. Z reguły premiery są we wrześniu, kiedy młodzi ludzie wracają do szkół i wtedy mają ochotę, żeby sobie pograć. Jest to pewna niezwykła prawidłowość. Kiedy oddajemy się rozrywkom podczas wakacji, to grać nam się nie chce, a jak rozrywek zaczyna brakować, zaczyna się praca i nauka, to możemy wtedy pograć. Być może tak dobrze, być może źle. Nie mi oceniać, ja mam 46 lat, szkołę mam za sobą. Tak czy inaczej, rzucimy sobie okiem trochę na fabułę i pozwolę sobie zacytować za gry online. Akcja toczy się w odległej przyszłości. Fabuła obraca się wokół tajemniczej substancji odkrytej na planecie Rubicon 3. Spodziewano się, że zrewolucjonizuje ona energetykę oraz komunikację, pozwalając ludzkości na wykonanie wielkiego skoku technologicznego. W rzeczywistości doprowadziła zamiast tego do katastrofy, w wyniku której planeta wraz z okolicznymi gwiazdami zostały ogarnięte ogniem,
tworząc tak zwany płonący system gwiezdny. Brzmi bardzo sympatycznie, ja lubię science fiction, a to jest takie chyba postapo science fiction, ale galaktyczne postapo. 50 lat później substancja ponownie pojawia się na Rubikonie 3. Poprzednia katastrofa nie zniechęciła żądnych zysku ludzi, więc na planetę przybywają korporacje oraz grupy oporu, chcąc uzyskać kontrolę nad tym surowcem. Gracz wciela się w najemnika, który trafia na Rubikon 3 i zostaje wrzucony w sam środek konfliktu między wieloma frakcjami o kontrolę nad planetą. Mam nadzieję, że w ramach tej historii zechcą coś opowiedzieć, że ten najemnik będzie kimś, bo do tej pory i trailer, i gameplay operują bardziej akcją, takimi bardzo widowiskowymi obrazami, a mnie interesuje ludzki czynnik w tej całej historii science fiction. Ale pewnie to jeszcze przed nami, premiera 23 sierpnia, więc trzeba pewnie będzie poczekać na jakieś takie bliższe sercu ludzkiemu opisy tej historii. Kilka rzeczy mnie tu, proszę Państwa, interesuje. Czynnik ludzki, opowieść i historia, wiadomo. Chociaż to jest From Software, wiadomo w jaki sposób oni opowiadają historię. Powiedziałbym nieczytelny, dla innych brzmiałoby to enigmatyczny, ciekawy, wymagający poszukiwań. Ja wolę prostolinijną, banalną historię, bo prostym człowiekiem jestem. Nie zawsze taką dostaję, zgodzę się na taką, jaką mi napiszą, oczywiście, rzecz jasna, nie będę protestował. Ale mam nadzieję, że trochę inny format przyjmą tej opowieści. No ale nie spodziewałbym się zbyt wiele, zobaczymy, poczekamy. Druga rzecz, byłem ciekaw, na jakim silniku pracują. Oni, posprawdzałem sobie w internecie, ja nie jestem żadnym guru technologicznym, mam nadzieję, że nie popełnię tu jakiejś wielkiej pomyłki, ale nie będę też grzebał jakoś strasznie głęboko. Oni pracowali na silniku, który się nazywa Havok od samego początku i prawdopodobnie go troszkę przerobili na swoje potrzeby. Na tym silniku powstawały Dark Soulsy, powstawał ostatecznie pewnie Elden Ring, chociaż jak mówię, ta wersja tego silnika już może być daleka od oryginału, to jest ich narzędzie i się na tym najlepiej znają. Nie było żadnego specjalnego powodu, żeby zmieniać ten silnik na potrzeby Armored Core 6, chociaż być może jakby wizualia są odrobinę inne, skala mi się wydaje odrobinę większa, no ale liczę na to, że dopieszczą to i dopracują. Elden Ring nie był tak super dopieszczony na premierę, ale potem go poprawili z czasem, więc zakładam, że te narzędzia mają dopracowane, bo też bardzo czekam na to, że trafi się gra z kategorii AAA, która będzie mniej więcej gotowa na premierę, bo ostatnio to należy do rzadkości. Dead Island 2 się udał, nieźle na premierę, ale Star Warsy ostatnie, no jest katastrofa, moim zdaniem. Więc te trzy rzeczy mnie interesują. Po pierwsze, fabuła, ludzka opowieść, druga, silnik, ale to już mniej więcej wiemy, i trzecie, mam nadzieję, że gra będzie na premierę gotowa, to 23 sierpnia, więc czekamy. Far they can fly on borrowed wings.